Cześć ciekawscy! Czy wiecie, że Kylie Jenner kończy 22 lata? Jakie są jej plany na przyszłość? Poza oczywiście organizowaniem spotkań dla siebie i przyjaciół. Pamiętacie na przykład imprezę niespodziankę, którą zrobiła swojej przyjaciółce Anastazji Kara-Nikolau z motywem serialu Opowieść Podręcznej i była też wielka, słynna impreza dla córeczki Stormi. Zatem czekając na to, co wydarzy się z racji jej nadchodzących urodzin, spójrzmy na jej poprzednie, najbardziej znane i szalone przyjęcia. Zostańcie z nami do końca. O przygotowaniach do 22 urodzinowej imprezy można już wiele powiedzieć. Chociaż będzie miała ona miejsce w sobotę 10 sierpnia, to solenizantka już zdobywa masę prezentów i miłych gestów. Raz Kylie obudziła się, a cały jej salon pokryty był czerwonymi płatkami róż oraz pięknymi bukietami przy schodach i kartką od Travisa Scotta, obiecującego, że to co najlepsze dopiero przed nimi. Później otrzymała fotoksiążkę od swoich wiernych fanów. I choć w mediach powiedziano, że impreza odbędzie się na jachcie oraz zauważono białą suknię przypominającą ślubną, nic nie wiemy o przyjęciu. Do czasu, gdy sama Kylie podzieli się tym w mediach społecznościowych. Dlatego dziś możemy przyjrzeć się jej poprzednim uroczystościom. Przygotowaliśmy dla Was ciekawcy skrót z ostatnich 7 wydarzeń urodzinowych Kylie, o których nie da się zapomnieć. Początki były skromne. Był rok 2012, Kylie 15 urodziny świętowała prosto. Kourtney właśnie urodziła Penelope i wszystkie oczy były zwrócone w jej stronę, tak że biedna Kylie pozostawała trochę niezauważona. Rodzina postanowiła spotkać się w restauracji Nobu na Malibu. Patrząc na zdjęcia z tego dnia widzimy, jak Kylie wychodzi z restauracji ubrana zupełnie inaczej niż prezentuje to dziś, sama niosąc własne prezenty. I spójrzcie na ten tort. Komentarz pozostawiamy Wam. Rok później było znacznie lepiej. W końcu to słodka szesnastka, czas mający szczególne znaczenie dla Amerykanów. Choć Kylie poszła do tej samej restauracji Nobu na Malibu na obiad z klanem Kardashian, tydzień później, 17 sierpnia, zorganizowała przyjęcie tematyczne. Alicja Gothic w krainie czarów. Przeważały ciemne kolory, a Kylie ubrana była na czarno. Na przyjęciu było około 200 gości, a wśród nich Hailee Steinfeld, Tyga, Willow Smith i oczywiście cały klan Kardashian-Jenner, z wyjątkiem Kim i Kanye, którzy nie mogli się pojawić. Wysłali za to Drake'a, aby ją zaskoczyć. Co ciekawe, Kylie nie przyjęła prezentów. Poprosiła wszystkich, aby przekazali pomoc na szpital dziecięcy w Los Angeles. Za to każdy gość opuścił imprezę z dość szczególnymi pamiątkami. To jest słuchawkami, głośnikami do iPoda, produktami z linii Kardashian Beauty oraz biżuterią Kylie i Kendall Pak Sun. W 2014 roku Kylie postanowiła świętować swoje 17 lat w, powiedzmy, bardziej kontrowersyjny sposób. Najpierw zaprosiła na imprezę wiele znanych celebrytów, w tym Tygę, który był jej chłopakiem, oraz Chrisa Browna i Justina Biebera. Celebrytka tańczyła na torcie i robiła sobie zdjęcia z muzykami. Towarzystwo oferowało jej drinki, a ona chętnie z nich korzystała. Problem w tym, że dla 17-latki było to jeszcze nielegalne. Natomiast swoją dorosłość Kylie celebrowała już w wielkim stylu. Zrobiła film pokazujący wszystkie przygotowania jej makijażu do imprezy, obiecując, że zaskoczy swoim wyglądem. Kylie pojawiła się na imprezie jako blondynka i podczas przyjęcia miała na sobie dwie sukienki. Oczywiście oprócz rodziny i najbliższych przyjaciół, Jordan Woods i Anastazji Kara-Nikolau, tak jak w poprzednim roku, były tam znane twarze, m.in. Gigi Hadid, Joe Jonas, Ian Malik, Chris Brown i Tyga. A najważniejszym wydarzeniem wieczoru był prezent, który chłopak dał Kylie, Ferrari 482 Italia, o wartości 320 tysięcy dolarów. Od mamy Chris otrzymała torebkę Birkin, która kosztowała ponad 50 tysięcy dolarów. A prezentem, który Kylie zrobiła sobie sama, była pierwsza sesja z fotografem Saszą Samasonową. I musimy wspomnieć, że tym razem również nie zapomniała o darowiźnie dla szpitala dziecięcego. 19 urodziny Kylie wykorzystała umiejętnie. Dziewczyna, której priorytetem jest zarabianie z okazji swojego święta, wypuściła na rynek kolekcję na swoją cześć, Kylie Cosmetics Birthday Edition. Oprócz rodzinnego klanu na przyjęciu pokazali się też inni celebryci. Następnie Kylie zabrała swoją siostrę Kendall i najlepszą przyjaciółkę z tamtych czasów, Jordan Woods, Anastazję, Bella Hadid, Hailee Baldwin i Lauren Perez, na przepiękne wyspy. W wieku 20 lat Kylie miała przyjęcie niespodziankę. Jednak nie wszyscy z rodziny byli obecni na imprezie. Pojawiła się mama Chris, Kim, Kourtney, Kendall, a także Jordan Woods i Travis Scott. Kylie nie miała nawet czasu na przygotowanie się, ponieważ na przyjęciu wystąpiła w zwykłej jeansowej sukience i białej kurtce. Ale jak zawsze było dużo szaleństwa, w tym naga, lodowa figura Kylie. No i wreszcie 21 urodziny Kylie zorganizowała naprawdę z rozmachem. Zamknęła ulicę Hollywood i stworzyła jedną z największych imprez wszechczasów. Tematem imprezy była bilioner Barbie i oczywiście mnóstwo dekoracji w różowym kolorze. Oczywiście skorzystała przy tym z okazji, aby zwiększyć zera na swoim koncie bankowym dzięki Kylie Cosmetics, budując kapitał wartości miliarda dolarów. Impreza była ogromna i było na niej wielu gości, których nie sposób wymienić. Ale zobaczyć można było m.in. Bellę Hadid z The Weeknd, Karę Delevingne, Jordan Woods. Solenizantka kazała wszystkim pracownikom klubu nosić koszulki z nadrukiem okładki Forbes i jej wizerunkiem najmłodszej miliarderki na świecie. Sama ubrana była jak Barbie, aby pasować do różowego, lalkowego tortu. Teraz, gdy Kylie zdążyła ujawnić, że będzie organizować 22 urodziny we Włoszech, zabierając tam swoją rodzinę i najbliższych przyjaciół, w tym Anastazję Kara-Nikolau, Victoria
Florią Villarroel i Sofią Richie, ciekawe czego możemy się spodziewać po tej imprezie. Czym Kylie zaskoczy nas tym razem? Jacht, na którym chce zorganizować przyjęcie, jest wart 250 milionów dolarów i ma 29 pracowników, a samo wynajęcie go na jeden dzień wynosi ponad milion dolarów. Które z tych wszystkich przyjęć urodzinowych Kylie podobało Wam się najbardziej, ciekawscy? Jak myślicie, co celebrytka przygotuje na ten rok? Piszcie w komentarzach, a my jak zawsze będziemy dla Was relacjonować wydarzenia na bieżąco, więc nie zapomnijcie o subskrypcji.